Halo, halo! Co tu się dzieje? Chyba włączyłem live'a, jednak czekajcie, bo ten live jest niepubliczny. Zakazane, nikomu o nim nie mówcie, ale spokojnie, bo zaraz to się zmieni i dam go na publiczny. Gotowy? Zapisz. I widzimy się wszyscy z widzami, hejka! Teraz pewnie oglądają to osoby, które na tego live'a nie trafiły, więc niestety możecie sobie obejrzeć teraz ten zapis, ale no, bawcie się z nami dobrze. Zapraszam wszystkich do świetnej zabawy z Voyant Team. Pamiętajcie o Black Weekendzie, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo jak zapomnicie, to was ominą największe promocje na sklepie, na Voyant Shopie. I właśnie widzę, że Fryderyk się tutaj przywitał z nami. Oj, i masa innych osób, kogo my tu mamy. Czekajcie, ja muszę się z wami wszystkimi tutaj przywitać i powiedzieć wam hello, 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 Jetpack Cameraman. Jetpack Cameraman, to ty? Lol, o co chodzi? Czemu to jest Jetpack Cameraman? Michał, siema, Wiktor, siema, Nathan, elo, Sandra, hello. I jeszcze wiele innych osób, bo widzę, że was tutaj jest naprawdę dużo. Czy ty, Stardev, napisałeś do mnie? Ty debinu! Czemu tak do mnie napisałeś? Zamówiłam właśnie brelok i plan lekcji. O, Julia, no to zaoszczędziłaś świetną sumkę pieniędzy, którą możesz sobie wydać potem gdziekolwiek już chcesz. Więc masz te pieniążki zaoszczędzone i to jest bardzo dobra decyzja, bo zrobiłaś zamówienie w najlepszym momencie możliwym. Dobra, co się dzieje? Witam wszystkich, niech sobie ludzie przyjdą, a ja pokażę wam za chwilę, co planujemy, bo plan na tego live'a jest zacny. Mamy między innymi trollowanie głosem. Czekajcie, patrzcie to, uwaga. Hejka, hejka, hejka! Wy słyszycie mój głos? O! Halo, 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 albo taki halo, 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 halo. Słyszeliście ten głos? Słyszeliście, że był inny? Ja zamówiłem plecak i piórnik. Czekaj, czy to chodzi ci, bo wchodzę oczywiście do Voyant Shopu na Voyanowicach, czy chodzi ci o ten plecak i o ten piórnik? O, mega! Jeśli tak, to naprawdę fajną sumkę pieniędzy zaoszczędziłeś, bądź zaoszczędziłaś, robiąc zamówienie, więc pozdro dla ciebie. Jesteśmy przed Voyant Shopem takim na Voyanowicach, ale wy macie Voyant Shop na stronie, na opisie, więc wbijajcie. O, będę trollować, tak, będę trollować. Kogo będziesz trollować? Oczywiście Ptysia i oczywiście Paliona. Ptycho jest u mnie w domku. To co, idziemy do niego? Idziemy do Ptycha, a potem do Paliona. Zastanawiam się, czy już zmieniać głos, czy jeszcze nie. Nie no, muszę zmienić głos. Patrzcie, mamy złe postacie na przykład. Jestem Herobrine'em! Omega! Herobrine bardzo zły, bardzo zły. Nie chciałbym go spotkać w prawdziwym życiu. Kogo mamy jeszcze? Uwaga! Hakerka! O, patrz! Hejka, jestem hakerka! Wszystkich zniszczę, rozwalę całe Voyanowice! Zobaczycie wszyscy, zobaczycie, będzie z wami źle! Okej, okay, dobra, idziemy dalej w takim razie. Co mamy dalej? On! Omega, mamy on! Dobra, do on muszę zmienić troszeczkę mój głos. Czekaj, czy ja dobre w ogóle mam głosy? Halo! Zniszczę wszystko, jestem on, głupi stron. A teraz zobaczycie mnie jako Grimis, Grimis, jestem Grimis. Kim jeszcze jestem? Jestem hacker, jestem hakerem. Witam wszystkich, zhakuję całe Voyanowice. Nic nie zostanie na Voyanowicach. Ej, mam pomysł. Trollowałbym teraz wszystkich nowych widzów, którzy wbijają. Czekaj, o, zrobię coś takiego. Raz, dwa. Jeśli widzicie ten film, tego live'a, to wiedzcie, że Voyanowice zostały przejęte i kanał Voyana przez hakera. I już nigdy Voyan nie wróci na ten kanał. To jest oficjalnie koniec Voyana. Zhakuję teraz wszystko, co się tutaj znajduje. Dobra, może zaczniemy od zniszczenia Voyan Shopu, bo jestem hakerem i to jest pierwsza rzecz, którą bym chciał zrobić. Ahaha. No co widzowie? Co widzowie? Wszyscy tutaj teraz wbijają i pewnie się dziwią. Ha, ha, ha. Co się dziwicie? Że jestem hakerem? Jak się czuję? Dobrze się czuję. Ja... dobrze. Co? Dobra, dobra, przyznaję się, to nie ja, przyznaję się. No dobra, halo, halo! Czekaj, jeszcze brakuje tutaj czegoś. Czego brakuje? No, a... O, halo! Tego brakowało! I jeszcze czegoś brakuje tutaj. O, to znowu ja! Widzowie! Śmieszne? Śmieszne, mam nadzieję, że tak. Dobra, na samym wstępie, za co powinniśmy się przebrać, trolując kogoś? Może za Dirta? Może za Creepera? Dawajcie za Creepera. Zrobimy coś takiego, że nie będę nic mówił. Po prostu się zmutuję i będę trollował Ptycha na samym początku. Dobra, chodzimy.
Na. I co to jest? Jakaś tabliczka. Dzięki Toid za to, że mogę tu z wami grać. A, to jest prezent. Dobra, to odpakuję go później. Chodźmy na samym początku do ptycha. Okej. Okej, czekaj. Patrz, on tu jest i on mnie teraz nie słyszy, bo słuchajcie, zmutowałem się. Co to robi Clipper? Nie, podchodź do mnie, Clipperze. Nie podchodź do niego. Nie. Zaraz go zniszczy. Ucieka. Tych, jak zestresowany, co się dzieje? Czekaj, gdzie on poszedł? Goni mnie! Czemu tutaj Clipper jest z dołu, Wojtka? Tych, jeszcze były drzwi. Muszę wejść na górę. Idziemy. Dobra, on poszedł na górę. Wojtek mnie tak wyzywa, jak tu się zniszczy coś. Nie! My przejdziemy tutaj balkonem. O, zobacz, balkonem. On się nie spodziewa. Zobacz, co jest ten tuż za nim. Czekaj. Czemu tu... Od kiedy Clippery skaczą? Palion! Gdzie jesteś, Palion? To idzie po Paliona, zobaczcie, widzowie. Co tu się dzieje? Się zestresował. Okej, widzowie, zostańmy sobie tutaj. Tychu, co jest? O, dobra. Goni mnie jakiś Clipper, czaisz to? Zmienię się teraz, zmienię się w coś innego. To wszystko jest oświetlone. No właśnie, dziwne jest dzień. O, w golema się zmienię. Normalnie, będę golemem. Nic się tutaj złego nie dzieje, widzowie. Czekaj, co tu robi golem? Wy macie golemy? No, w sensie, no chronią wioskę, nie? No tak, ale tutaj był Clipper, patrz, tutaj w tym miejscu goni mnie Clipper i w ogóle Clippery umieją skakać, bo... To jest dzień już, pewnie wyparował. No nie, no stary, zrobię tylko parkoura, patrz. Halucynacje. Co ty mówisz? Co tu się dzieje, widzowie, ale o to chodzi. Zielony jakiś jest chyba. Ptychu, wracam na chatę, chyba ci odbiło mnie źle, Ptychu. Idę na chatę. Jesteś trochę dziwny, idę stąd. Yo, i oni się rozeszli. Widzowie, te trole są kozackie. O co tutaj chodzi? Dajcie znaka, czy wam się podobało. Ej, napiszcie na czacie, jak wam się podobało teraz. W co mamy się zmienić następnym razem? Co wy na to? Ja teraz jestem golemem. Napiszcie, co mamy się zmienić, żeby ich bardziej jeszcze trollować. Ja wychodzę przed Wojanowice i tutaj mamy też przygotowane inne rzeczy na dzisiejsze konkurencje. Dziś będzie się naprawdę dużo działo. Ej, podobało wam się, co? Dobra, zmieniamy się w coś następnego. Co następnego? Napiszcie. Ale czekaj, bo ja tutaj słyszę, że kurier chyba do mnie przychodzi. Będę musiał odebrać kuriera, żeby sprawdzić, co takiego nam dał. Dobra, tylko najpierw zmienimy sobie skina na naszego normalnego, żeby nie było. Dzień dobry. Okej, za zombie? Zobacz, za zombie? Proste, że tak. Za zombie! Oj, patrz, nawet mam uderzanie zombiaka! Debil Wojan się przebierz? Patrz, no nie zgadniesz. Nie zgadniesz, co mam. Gdzie jest debil? O, jest debil Wojan. Ej, halo. 1+1=500. Okej, idziemy dalej. Co my tutaj mamy dalej? Hater, o. O, jestem hejterem teraz. Zniszczę całe Wojanowice. Nie lubię Wojanowic, bardzo nie lubię tej wioski. Naprawdę, ta wioska mi się nie podoba. Jestem hejterem i więc stąd wychodzę. Co tu się dzieje? Ale dziwny będzie to live. Najdziwniejszy chyba. Ale najpierw odpakujmy sobie, widzowie, paczkę, którą dostałem z Wojan Shop. Bo właśnie do mnie przyszła. Uwaga! Robimy szybką zmianę. I co my tu mamy? Dobra, dzień dobry. Patrzcie, co jest razem ze mną. Jest to paczuszka. Wojan Team wygląda w ten sposób. Oj, podejrzany, co nie? Jak myślicie, co tutaj może być w tej... O, nie! Zapomniałem mikrofonu. O, dobra. Mikrofon zapomniałem. Ha, już jest. Dobra. Jak myślicie, co znajduje się w środku w tej paczce? Jest ona taka kwadratowa, prostokątna. Spiczasta taka trochę, co nie? Tutaj ostre kąty, ma takie ostre kąty, więc coś tutaj musi być posiadające albo karton, albo jakieś opakowanie. Nie wiem, tak mi się wydaje. Oj, wszyscy piszą puzzle! Wszyscy piszą puzzle! Pytanie, czy traficie? Patrz, Szymon pisze, że puzzle. Kinga, że puzzle. Pościel albo puzzle napisał Real Me, jakoś tak się nazywał. Okej, widzę, że tutaj dużo osób różne daje odpowiedzi, ale jednak większość to puzzle. Spójrzcie, w ogóle jak zamawiacie coś z Wojan Shopu, zawsze, to dostajecie w takiej pięknej paczuszce opakowaną rzecz. Z tyłu macie napis miłego dnia, bo życzymy wam miłego dnia. Jest po prostu milutko. Dobra, sprawdźmy w takim razie, co znajduje się w środku. Uwaga. Sprawdzamy. O! Ja już chyba wiem. O, wiem! Tak! Ktoś tam zgadł po drodze, że jest to pościel! Pościel Wojan Team! I ona jest tak ładnie opakowana, jak widzicie.
z jednej i z drugiej strony. Nie każdy się spodziewał, że to pościel, bo nie wiedzą niektórzy, że ona jest tak ładnie pakowana. Więc spójrzcie, tutaj są nawet nóżki, świnki, Halinki, o co tutaj chodzi. Więc naprawdę ta pościel fajnie wygląda. Jest naprawdę ładna. S napisał Cyber. Mordeczko, chyba udało ci się to odgadnąć. Dobra, idziemy dalej sprawdzić, bo to nie koniec. W naszej paczce była jeszcze nowa koszulka Bitwa Wojanowice. Patrzcie, ona jest taka. O, tutaj jest Wojan Team napis. A tutaj są złe postacie versus dobre postacie. Taka nowa koszulka pojawiła się na Wojan Shopie i jest przeceniona jak wszystkie inne produkty. Więc zapraszam, Wojan Team, wojanshop.pl. Oczywiście mam jeszcze opaskę. Patrz, jaka ładna opaska niebieska z napisem Wojan Team. Możecie dołączyć do Wojan Team nawet z taką opaską, która jest na mega przecenie, więc zapraszam. I do każdego zamówienia dostajecie również zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana. Ale to nie koniec, to nie tylko to, bo w środku tutaj w tej folicy znajdują się również inne rzeczy darmowe, między innymi karta z tajemniczą informacją na odwrocie, ale nie będę wam jej jeszcze pokazywał. Znaczy, w ogóle nie będę, bo ta informacja jest tylko dla osób, które złożyły zamówienie na Wojan Shopie. Ale mamy jeszcze naklejkę jedną, naklejkę drugą, naklejkę trzecią, Wojan na deskorolce, i naklejkę czwartą, Wojan Team. Te wszystkie rzeczy dostajecie za darmo do każdego zamówienia. Więc nie dość, że oszczędzacie w Black Weekend na promocjach, to jeszcze dodatkowo macie takie fajne gratisy. No dobrze, kto zgadł, że była pościel? Teraz to pewnie cały czat będzie zaspamiony, że jo, ale ja widziałem, że większość osób widziała puzzle. Oj, dobra, wracamy. Wracajmy szybciutko do naszego miejsca. Dzień dobry, o, jesteśmy z powrotem. Haha, ale się będzie działo. Kolejne trolle tutaj planujemy. Może na samym początku chodźmy się przywitać z Ptysiem i Spalionem i zobaczymy ich reakcję, jak wiesz. Sobie z nimi na luzie sobie gadamy, a potem nagle zmieniamy się w creepery. Okej, okay. O, Ptycho, siema. Ptycho, hello. Siema, Toj, co tam? Dobrze, hipopotam, stary, wszystko... Jaki hipopotam? No, co tam, hipopotam? Zrymowałem se, haha. Fajnie się tu mieszka u ciebie, masz dużo bardzo skrzynek, fajnie, i masz fajnego kompa. O, dzięki, no, dobrze, że ci się to podoba, bo na pewno będziesz robił jakieś fajne rzeczy, produkty, czy jakieś przedmioty, co nie? Ja już mam w ogóle w planach zrobić takie rzeczy, że w ogóle ci nawet nie śniło, i zobacz, że nawet łóżko tutaj postawiłem. Ej, fajnie, dobra, ty, no, fajnie łóżeczko, chodźmy do Paliona sprawdzić, co tam u niego, co nie, bo to też ciekawe. Dobra, że na Wojan Team jest Brel Ktysia. Oj, mordeczkę, pokażę ci coś niesamowitego. Bo nie każdy o tym wie, ale na Wojan Shopie jest już Brelok Ptysia, spójrzcie! I możecie go kupić w promocyjnej cenie, ale fajnie, że dodaliśmy. Odwróć się, Wojan. Odwróć się, Wojan? Tylko się odwróć głową, odwróć się, Wojan. Okej, czekaj, odwrócić się głową, czekaj, muszę zrobić tak, okej. Odwracam się. Ty jeden do jeden się ze mną zrównałeś, stary, ja cię w ogóle nie widziałem na F5, nie? Co? No faktycznie, ja miałem F5. Widzę to. Ja też to widzę, co jest? To było? Dobra, to było mocne. To było mocne, bardzo mocne. Co was sprowadza tu moje skromne progi w moim domku? Dobra, sprowadza mnie to, że chciałem się z wami pobawić, wiecie w co? W Among Us, sus, Among Us. To co dziś rano, ja to wielbię, dobra, idziemy. Tak, to jest bardzo fajna zabawa. Gdzie jest Nubek? No, chcieliśmy w czterech popykać. Stary Nubek, to już po dobranocy, jak zwykle. Ty rano nagrywałeś z nim, to już wstał, a teraz pewnie już poszedł dawno spać. Obejrzał. Dobranocka. No, ciekawe co oglądał, co nie, na dobranocce. Okej, postawmy sobie spawn pointa. I widzowie, mamy tutaj coś takiego jak skrzyneczki. W jednej z tych skrzyneczek jest miecz, a w drugiej znajduje się łuk, czyli... Właśnie są cztery. Ale mamy cztery skrzynki. Są cztery. Co teraz? Oj, co teraz? Ej, to może ktoś nie będzie, Może ktoś w ogóle nie będzie, no dobra, no dobra. Ej, dobra, to będzie śmieszne. Przekminiane to będzie, no. To co, ja otwieram tutaj tą skrzyneczkę. Dobra. A ja będę drugą. Otwieram dolną. Dolną, dobra, uwaga. Co to za szyderczy śmiech? No nic, nic. Idę ulokować się w moje miejsce. Okej. Okay. Dobra. Ja trafiłem miecz, a wy? Ja? Ja też. Ja totem. Jaki totem? No totem, był tam totem. Totem, to tam, to tu, to tam. To tamten, to tam. Co ty? To zmieniłeś pozycję? Tak, bo podchodzę do tego niestandardowo. No ja jestem, nie wiem, może się ukryłem. Ptycho tutaj biega, dobra. No a co mam robić? Gdzie biega? No tu. Ej! Nie, nie, nie.
Muszę ale zamknąć drzwi, mam echo, ale mnie nie zabijcie. A gdzie ty jesteś? W góry, na drzewie. Echo do mnie nie podchodź. W jakim drzewie? No to na drzewie, na zapalione drzewie, tam zawsze na stoi. Na tym drzewie. A jak ja mam wejść na górę? Przecież to nie mam miejsca, żeby tu wejść. No to po co chcesz do mnie tu wejść? Nie, on mnie goni! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. On ma kilo w ręce, co jest grane? Czemu masz kilo w ręce? To jest... Bo jesteś... ja jestem kopaczem. Kopalnikiem jesteś? No właśnie. No. Dobra chłopaki, porozmawiajmy szczerze. Pytanie. Pytanie do Toyta. Gramy w pytania. No dobra. No dobra. Kto jest mordercą z mieczem? Ja nie. Okej, czyli Palion, dobra. Czyli, ja teraz Palion. Kto jest detektywem? Tak Toyt. Możliwe, że może nikt. To Toyt, no. Toyt. Ej, dobra. Czemu ty się boisz? Ja nawet nic nie zrobiłem. O, to jest dobra decyzja, Aptyko, to jest dobra decyzja, zrób to. Zrób to, on ewidentnie zajmuje się. On ewidentnie zachowuje się w drugim kierunku, w drugim tym. Ej, no, ale ja nie mam Palion. Palion, poczekaj, powiedz mi szczerze, czy ty coś masz za uszami? No nie, no na, on nas ręką na sercu. Nie, uciekaj, nie, on nas teraz obu, on nas teraz obu rozwali. To jest Toyt. Nie ja, czemu ja? Czemu ty uciekasz? Co tam ja? Nie, ty stoj! Czemu ty uciekasz? No ładnie, czekaj. Nie, to... ja mi się zdaje, że to jest Toyt, chłopaki, to jest jeden z was, on tak gra na zwłokę jak mnie wtedy. Gra na zwłokę. Ja już bym was dawno rozwalił, jakbym to był ja. Dobra, czy masz coś na swoje usprawiedliwienie? Żebym was dawno rozwalił. Tak, na pewno, trzymasz. A Palion się trzyma, czemu wszyscy się tak blisko trzymają? Palion zaraz wyciągnie miecz i nas no rozwali. Strzelaj do ciebie! No strzelaj, strzelaj, no strzelaj. No, na, bo no. Naprawdę jest. Strzelaj. Strzel. Strzel. Strzel, serio. Strzel. Co? Yes! Yes! Dobrze! What? No kurde, chciałem was tak trzymać cały czas. Czemu ty do mnie zacząłeś strzelać? To dobry był Toyt. Ej, to był giga dobry, ale trafiłeś w to. Ej, no, dobrze. Yeah. Jestem tak z ciebie dumny, nie? Ja nie mogę. Ej, jak trafił. Dobra, dobra, wracamy Bozak, tutaj w takim dobra. Razie. No mam teraz pierwsza, pomysł tak? taki, żeby nie było przypało, że ktoś na coś nie trafił, to będzie śmieszna akcja. Bo jedna osoba, losu robimy co rundę, że otwiera dwie skrzynie naraz, okej? Okay? Coś takiego. Okej. I więc dobra, zaczynajmy od na przykład Ptycha, jesteś nowy, więc... Dobra, czyli otwieram dwie, wybierz tak? po prostu jakie, a my otworzymy resztę. I robimy coś takiego, no to że... to ja biorę dwie pierwsze. Jak ja biorę otworzysz dwie pierwsze, tak mieczyk i... łuk to jest reset rundy. Idziemy do kolejnej. Dobra. To jest mądre, to jest mądre. Dobra. Tą wybrałeś i tą. Dobra. Okay, to ja wybrałem. Tą wybieram. Uwaga. Tą. Okej. Okay. Dobra, no i czyli Ptychu miał największą szansę na impostora. Tak, teraz no miał największą. No i na detektywa. Albo właśnie. Biegnie. Czemu się do mnie trzyma? Nie możesz jeszcze mnie bić. Nie możesz. Pamiętajcie, widzowie. I co jest, pastor? Ja się obracam tak. Mam... Patrzcie to, chłopaki. Co? Co jest? Co tam było? Po co Toyt? Ja muszę coś pokazać. Ja nie mogę być blisko ciebie, bo nie mogę być blisko nikogo. O, tutaj, tu. Widzisz mnie, Toyt? Jestem, widzę cię, widzę. Patrzcie to, chłopaki, biegnę teraz do przodu, patrzcie to. Aga, no. Patrzcie to, biegnę do przodu. No. I patrz teraz to. No. Czekaj, zepsułem. Co to do przodu. Chłop w ścianę biegł. I teraz biegnę do przodu. Nie. Co? To jest. Ja wiem, co ty chcesz zrobić, Ja tak szybko się obracałem, tak. Ej, dobra. O 360. Ała, spadłem, no nie, niedobrze, że spadłem. Dobra, nie, ja muszę uciekać, bo ja wiem, że kto z was jest, Czemu ty się tutaj boisz, no przecież w tychu jest. Tak, dobra, tak, nie, tak. Powiem wam szczerze tak, panowie. Miałem dwie puste skrzynki, czyli jeden z was jest detektywem, drugi z was jest killerem. Pamiętajcie, że musicie wyrzucić łuk, nie? On był tuż za mną, widzowie, on był tuż za mną. No co ty mówisz? To ja nie mogę. Palion, ty jesteś. No co ty? Ej, co się stało? Widziałem! Dobra, widziałem, ale go zbaitowałem go. Jest! No jest trafiony, zatopiony! No nie, ale to było dobre, nie? Nie da się, my się rozdzielamy za bardzo. Ej, ale no jak nie, śmiesznie. No, śmiesznie, że nie trafiłeś żadnej rzeczy, Ptycho. O co chodzi, ja dwie otworzyłeś. Ale jazda. Ile miałem na to procent szans? Miałem 50% szans? Teraz ja otwieram dwie? Wow. No możesz teraz, ale czekaj, bo słyszę, że chyba... halo? Kurier? Halo? Kurier? Jedzie kurier, widzowie! Otwórzmy i sprawdźmy, co tam dostał ciekawego. Uwaga, dostaniemy, w sensie my, okej. Jestem tutaj, widzowie, już was dobrze widzę. I teraz, widzowie, mam pakę,
która jest no przeogromna! Dobra, daj mi zgadnąć, proszę. Dobra, musisz teraz odgadnąć, to się musi wydarzyć. Ale masz trudne zadanie, bo ta paczka jest ogromna! Dobra, nie, ja już wiem. Ja już wiem. Puzzle! Nie, to jest kubek. Stary. Jaki kubek? Kubek. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia, naprawdę, czekaj, on jest ogromny. Jest karton, czekaj, jest no puzzle, dobra, strzelam. Dobra, strzelasz, dobra, że puzzle, nie. Ale coś jeszcze, coś kubek, jeszcze. Poduszka. Okej, strzelasz, że puzzle i poduszka, okej? Okay? Tak. A wy widzowie, jak myślicie? Piszecie, że plecak, piszecie poduszka, i kubek, albo ewentualnie między tym będzie jakaś koszulka. Może, no, może. Dobra, otwieramy, żeby sprawdzić, co tam będzie. I widzowie, pamiętajcie, że wy też możecie zrobić takie fajne zamówienie na Voyant Shopie i mieć w promocyjnej cenie wszystkie rzeczy, bo trwa Black Weekend, czyli największa okazja w historii sklepu. Robicie zakupy niektóre nawet do minus 70%, bo mamy takie produkty na stronie, które zostały obniżone do naprawdę niskich cen, okej? Okay. Nie wierzę, stary! Ręcznik! No nie! Ej, tego się nie spodziewałem, szczerze. Co? Ja też patrzcie, nie spodziewałem, totalnie. Mamy piękny ręcznik Voyant Team. Nie będę go teraz otwierał, bo mam już ręcznik, który jest jeden otwarty. Więc czekajcie, pokażę wam go, bo on jest naprawdę bardzo ładny, ale muszę najpierw tutaj przejść. Tychu! O, to jest ode mnie. Palionie. Okej? Okay. O, ten szalik to taki przytrzaśnięty trochę, co? Jestem przytrzaśnięty, co? Okay. Przytrzaśnięty szalik trochę tam masz z tyłu. A, no jest przytrzaśnięty, bo ja wiem, żebyście tutaj widzowie widzieli ładnie. Dobra, bo mówię nie do mikrofonu. O, jest, jest. Dobra, widzowie, patrzcie na to. To jest ładny, piękny właściwie, nie ładny, tylko piękny ręcznik pojątkiem. Wygląda następująco. No jest ogromny, jest bardzo ładny. I możecie się naprawdę fajnie wycierać, fajnie wchłania wodę, jak widzicie tutaj ma tak ładną warstwę do wchłaniania, a tutaj taki piękny wzór, który też ładnie działa. Dobra, to był ręcznik, ale idziemy dalej, bo to nie koniec tego zamówienia. Tu znajduje się więcej rzeczy. Ręcznik mamy z głowy, oczywiście darmowe rzeczy do zamówienia. Ojojoj! Mamy poduchę! Haha, tego nie odgadłeś chyba, palion, co? Czy odgadłeś? Poduchę zgadłem, ej, zgadłeś? Poduchę! Ej, no, dobra! Poduchę, tak. Czyli palion ma punkt, widzowie. Wy też widziałem, że... A tą poduszkę mam w domu. Tak, ona jest przekozacka, to jest moja główka. I ta poduszka jest na też bardzo fajnej przecence. Więc zapraszam voyantshop.pl. Korzystajcie z tych przecen, póki są, bo mogą się skończyć już lada chwila, albo mogą się niektóre produkty wyprzedać, tak jak na przykład magiczny kubek. I nie wierzę, jaka jest szansa na to, że znowu mam pościel. Patrz. Co? Dwie pościele? Drugi jak raz trafiłem pościel Voyant Team, no nie wierzę. Ej, ale na czacie ktoś pisał, że pościel. Tak, ej, to ładnie, ktoś odgadł, dobrze, no. Dobra, nic więcej w tej paczce nie ma, ale paczka była ogromna, jak widzicie, na pewno gdybyście robili takie zamówienie, to dużo byście zaoszczędzili, bardzo dużo, więc wbijajcie na Voyant Shop i pamiętajcie, do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem i to zdjęcie jest limitowane, ponieważ kończy się w momencie, w którym kończy się Black Weekend i ono znika na zawsze. Więc polecam, jeżeli kolekcjonujecie. Również dostajecie taką tajemniczą kartę, na której odwrocie znajduje się tajemnicza informacja, którą nie mogę wam zdradzić, bo ta informacja tutaj jest tylko dla osób, które złożyły zamówienie na Voyant Shop i ta przesyłka wtedy do nich dociera i dostają taką karteczkę też, więc mega fajna opcja. I oczywiście zestaw darmowych naklejek, tutaj Voyant Team, tutaj deskorolka, tutaj Voyant na Voyanowicach, patrzcie jak ładnie. I jeszcze Voyant Super Bohater. Ten zestaw gratisowy jest do każdego zamówienia, jakie składacie na Voyant Shopie, więc polecam serdecznie, wbijajcie Voyant Shop i korzystajcie z Black Weekendu. Wracamy teraz na Voyanowice nocą. Gdzie są Voyanowice nocą? Tutaj, halo. Dobry dzień, dzień dobry. Gromy. I co? Gromy czy nie gromy? Która teraz? Druga? No gromy, trzecia. Lubiamy, ja teraz trzecia. Wybieram dwie. Tak, teraz ty palion dwie. Z trzeciego dobra rzędu. Okej. Okay. No, okay, wybierz sobie, którą chcesz. Uwaga! Dobra, tu, nie, no, tu następny coś będzie, patrz. O, no, pewnie było, pewnie miecz był, co? Dobra, i którą otworzyłeś? Czyli co? Czyli mamy już impostora, tak? Widzieliście to? Widzieli...
No tego, ten teges, nie? Ja cię kręcę. Myślałem, że nikt nie widział, nie chcę, co tak zrobiłem. No dajcie mi drugą szansę. Dobra, druga szansa. Ty to otwierasz? Tu są stare, nie, musisz tą otworzyć, bo to wyzerował. Drugą, tą. Tycho... A, drugą, tą. No, Ptycho okay. Wyzerował. Dobra. Lecimy. Sorry. Ten miecz wyrzucę gdzieś dalej. Dobra. No. Czemu się śmiejesz? No mam. Nie wiem, to jest podejrzane, to ja biorę to. Co ci bawi? Czy ty wyciągnąłeś łuk? Tak, no! Wyciągnął łuk, widziałem! No ja ale dobra! Ej, nie, ale co ja to niechcący robię, czyli, no! Dobra, ale łuk może! Wyciągnąłeś dolną i środkową, tak? W sensie tę, tą. Tylko jedną. Nie, to jeszcze jedną. To drugą musisz. Jeszcze. Miecz wyciągnie. Okay. No dobra, nie. Dobra, ja tam trzecią. Dobra, to ja górną, uwaga. Dobra, ktoś z was jest impostorem! Tak, dobra, ktoś z nas. To jest. Oooo... Uwaga na Toyta, uwaga na Toyta. Ja nie, no czemu na mnie, gościu, od razu? Na pewno Toyt, to jest Toyt. Czekaj, czekaj, ja muszę po waszym zachowaniu... Po mimice z waszych skinów, dawaj. Nie goń mnie, Toyt. Mimika naszych skinów? No to patrz na to. No śmiejesz się, to jest podejrzane. A patrz na to. To jest! Co się stało? Ej! Co się stało, bo nie widziałem. Co? No dobrze, że nie widziałeś, Ptycho. Znaczy, Wojtek, spójrz do góry. Dobra, zaraz wam się pokażę, co? Zaraz wam się pokażę, no, słuchajcie. Oko. Ej, mi się palił, że to on jest tym. No właśnie nie wiem. No na pewno to jest on. Ale co, myślisz? No ja myślę, że to jest on. On chyba idzie do zimy od pleców. Nie ma go tu. No dobra, ja zaraz wam się pokażę, okej? Okay? Nie wiem. Ej, mi się zdaje, że to jest on, ja bym do niego strzelił. Taki boost. Naprawdę? Okay. Strzeliłbyś do mnie? Jak to do mnie? Nie. Gdzie on się podział? Dobra, ja bawię się w chowanego z wami. Wy możecie się dogadać, bo to Ptycho jest tak naprawdę zabójcą. Dobra, Palionie. No nie będę z tobą gadał, Ptychu. No to nie jestem ja, no dogadajmy się, no. No jak mam się dogadać, jak nie wiadomo, czy to nie ty. Dobra, Ptycho odpadł. Co? Ptych odpadł i on musi się z tym pogodzić, nawet jeśli nie wie, co się stało. Ej, wiem, co się chyba stało. Co się stało? Nie wiesz. Ale nie mogę ci powiedzieć. Nie wiesz. Dobra, może i jestem. Mordercą tutaj. Powiem tak, on się bardzo dobrze chowa. Co? No. O co tu chodzi? Chował się tak, że nawet jestem w szoku do teraz. Czekaj. Czyli to cwaniaczy. A gdzie ty jesteś, Palion, na przykład? A na drzewie? Palion jest małpą, teraz... Czy ty jesteś mordercą? Tak, no jestem. Ale żeby go nie znajdziesz go, nie ma opcji. Gdzieś nie możesz go znaleźć. Podek, gdzieś za domek. No on ma taką dobrą kryjówę, że po prostu za domek nie ma opcji. Za domek. Za domek? Za domek podek. Za domek. Gdzieś był. Ale on wyparował. O nie. On wyszedł z serwera, tak? No, nie wiem. A co z nim? Co to za dźwięk był? To. Wpadłem. Raptychu, co cię bawi? To. Trafiłem cię pierwszy! Ja byłem tak w szoku, nie? Co to za troll jest? Ja nie mogę chicken! Ja byłem tak w szoku! Nie wierzę. Stary, ci zaprezentuję, nie? Ja nie mam z tego balkonu i nagle kurczak mnie bije. Ja takie, co jest? Kurczaki tylko jak znoszą, nie? Zasłyniałem, że tak można robić, nie? Dobra, jak się tak bawimy, to okej. Aha! Ale trolla wam, sprzedałem wam trolla roku! Nie, to było dobre akurat. Dobra, jak się tak bawimy, to okej. Teraz Palion coś przygotuje. Dobra, które teraz? Trzecie, nie? Tak, trzecie. Dobra, widzowie! Może zniszczę to. Dobrze nam to wyszło, co? Dobrze nam to wyszło, to było fajne. To było to dwie skrzynki. A, teraz ja, dobra. No to na pewno będę mordercą w jednej z nich, uwaga. Dobra. Okej, jest na pewno. Dobra, jest, widziałem, uśmiechnął się, to było po... Ja, tak, to był taki, on. Wiesz, on miał taki... Które wziąłeś? Kącik górne, pierwsze podniósł. Górne. A czemu już uciekasz? Pierwsze i drugie. A ja biorę ostatnie. Proszę mnie nie podejrzewać, okej? Okay? Proszę mnie nie podejrzewać od razu o to, co się tutaj dzieje na rzeczy. Okej. Dobra, no, ale to słychać po kącik ust mu się podniósł. Było taki... Nie, ale było słychać, nie? No taki śmiech było słychać i tego, więc śmiech to... przez łzy. No dobra, a gdzie on jest? Trzeba uważać na niego.
Gdzie? No dobra, wy się zajmijcie może sobą, bo ja wiem, że któryś z was jest mordercą. No nie, no my wiemy, że ty bierzmy największą szansę na to. Nie, na pewno nie ja. Na pewno tak. Na pewno nie ja. A czemu ty się śmiesz? Dobra, to na pewno jest, nie? Nie, na 100% no, nie, no wy jesteście, ja jestem przekonany, że któryś z was. Ej, Palion, a co jeśli on się zmienił w jakiś blok? W blok? Ej, nie, czekaj, bloki akurat... Widziałem biegnącą świnię. Nie ma możliwości. Gdzie świnie biegnąca? Czekaj, biegnąca? Coś mi nie pasuje. Z jaką biegną? Chrom, chrom. Czemu się śmiesz? Gdzie jesteście? Uciekam! To jest morder! Dobra, nie! To jest uciekam! Ła, no skąd wiedziałeś? O, no, wiedział! Nie, no to uciekałeś nagle, nie? O, ale czemu uciekałeś, Toit? Czyli to był ptychol! Ptychol! Ale czemu ty uciekałeś? Myślę, że nawet nie wyciągnąłem tego miecza. Widzisz? Palion, dobrze strzeliłeś. No. Ja byłem niewinną świnką Halinką. Byłeś świnką. No, ja wiedziałem, że to był on, bo się na niej popatrzył, nie? Nagle dwie świnie. Stary. Byłem zwykłą niewinną świnką Halinką, o co wam chodzi? Nic złego nie zrobiłem. Dobra, czekaj, ja się zniszczę tylko to, nie? Żeby się nam nie pomyliło. Dobra. Teraz? Teraz ptycho, dwie naraz. Otwieram. Dobra. Jedna droga. O, jak szybko. Dobra, ja otwieram tą. Ja już wiem, kto będzie. To będzie. Nie no, nie wiem. Palion, staram się was kłócić. Palion. Jak ja to uwielbiam. I teraz każdy idzie do swojego miejsca. To jest Palion. Dobra, wiesz, to jest, że to jest ptychu. A czemu ty, Palion, tak mnie lecisz na mnie, co? Ej, właśnie. A dobra, nie, ja stąd uciekam. A może to Nubek? Może to Hagiwagi, zostaw mnie. Ej, co to? Czemu ty tak nagle zacząłeś oddychać intensywnie? Intensywny oddych. No ja dosłownie czułem na... What? Dosłownie czułem oddech jego ciała, uciekaj ode mnie. Trafiłem go, wygrana. Nie, zacząłem na niego biec i mnie walnął od razu, no. No co to było? Byłem fałszywym impostorem byłem. No. A widzisz, udawałeś i się doigrałeś! Woohoo! Ja nie mogłem. I sobie wygraliśmy Among Us sus. Ale nam ja się udało. Ja nie mogę. Dobra, to teraz to kasacja. Ja nie mogę to przez nogę i dalej mogę. Tak, teraz kasacja tego. I lecimy, widzowie, z kolejną rundą. Fajnie idę. Sorry, biegnę. Ptyś. Kryś. Bo ja nakrywa się dobrze, no widzicie? Dobrze, Kinga, dobrze, tak. Dobra, o to chodzi. Teraz ja. Teraz, ty, dwie. Albo nie, ty. Co a ty które tu zbierasz? Okej, to ja dolną. Ja dwie środkowe wziąłem. Okej, gaga, gugu, gaga. Ej, no dobra, gaga, gugu, gaga. Czemu tak cicho siedzicie? Wy coś. No bo. Cicho siedzicie. Nie zawsze wymowna. No właśnie, każdy taki skupiony, co się robi? Co się będzie działo? Czemu wszyscy idą w jedno miejsce? Ej, dobra, nie, chłopaki, bądźmy w jednym miejscu, to jest zaufania. Dobra, bądźmy w jednym miejscu. Dobra, spotkajmy się gdzieś. Ej, czekaj, Toit, bo widzę, że Palion poszedł do villagerów. I to mnie zaciekawiło. Palion? Gdzie jesteś, Palion? Jest. Co się dzieje? Ej, czemu wy... Dobra, ktoś zginął, bo tak cicho siedzicie. Ktoś zginął, tak cicho siedzicie. Okej. Okay. Coś się tutaj dzieje złego. Nie wiem. To was bawi. Boom! Ej, czy ja to widziałem? To widziałem. Mister. Ale co? Ale... Czekaj. Halo? Co was bawi? Trochę schudłeś. Może zaprzyjaźnij się, Creeper, ze szkieletem.
Ej, no. Widzę, że... Pan ją na diecie, nie? No, czekaj. Okej. Okay. Czekaj. To jest Faz, ma mieczyk i nie wiem kto. I trochę się boję, że to jest Toid. No dobrze. Skoro tak uważasz, to Creeper wybuchnie ci teraz. Chodź, chodź tu. Wybuchnie ci Creeper. Prosto wybuchnie ci Creeper. Jak zaskoczył. Nie znajdziesz mnie. Tak? Ty mnie też. Idź dalej szukać Creepera. Idź dalej szukać Creepera. No dobra, to idę. No, no, zobaczymy, czy znajdziesz Creepera. Zobaczymy, czy znajdziesz Creepera. Co jest to? O co to chodzi? O, czy to jest Natalionka? Bo coś dziwnego się stało. Co tam robi Natalionka? Chyba ktoś przyszedł do wojewódzcy nowy. Ja nie mogę, o co chodzi, słyszysz, nie? Tak, słyszę. Cześć, kim jesteś? chyba cię ta krowa ugryzła. Ejka. Ugryzę cię już! Natalionka odpadła! No co, cię mówisz, what? To byłem ja! To byłem ja! No ty mnie co? To ta krowa była! Tak, to byłem ja! Ja nie mogę! Nie! Ale weź i powiedz, jaki ja nigdy do tej zagrody nie wchodzę! Jaki bezsens, co to w ogóle się stało? Stary, ty byłeś naprawdę, ty miałeś mieczyk? Czekaj, łuk? Ja miałem łuk. No brawo, ja byłem przekonany, że Ptycho i tak ciebie rozwalam, mówię, jeszcze mi Ptycho został. Nie, ja miałem łuk. Ej, czy naprawdę się nie spodziewałeś, że to była ta krowa, co? To ja nie, w ogóle nigdy tej zagrody nie wbiłem, to był mój drugi raz w życiu był. I trafiłeś na krowę, to słowę! Ale to twoja kolej, dwie skrzynki. Moja kolej jest, widzowie, w której otwieram dwie skrzynie, więc mam szansę trafić coś mega mocnego, ale zanim to zrobię, to muszę odebrać kuriera z Wojan Shop. Ej, czekaj! O, wszyscy ręce do góry! Czekaj, zobacz na jego oczy palią. Widzisz oczy w tej kominiarce? Jak one wyglądają? No pasuje. No fajna, pasuje. Fajna do kominiara. Okej, widzowie, robimy wielki unboxing po raz kolejny, więc chodźcie tutaj ze mną, przygotuję dla was coś specjalnego. Mamy tutaj... O! Jest to taka fajna, skromna paczuszka. Jak widzicie, nie za duża, nie za mała. Co może się w środku znajdować? Jest taka... No... Coś jakoś tak trochę miękka, trochę nie, trochę od środka czuję, że coś twardego jest. Albo mi się tylko wydaje. Nawet nie wiem, co to może być. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, co tam jest, widzowie. Musicie teraz wy odgadnąć. Napiszcie na czacie, jeśli wiecie, co znajduje się w środku. I przypominam wam, że Black Weekend na Wojan Shopie trwa. A to oznacza, że wszystkie produkty są przecenione, a niektóre nawet o minus 70%. I uważajcie, bo promocje trwają tylko do niedzieli, do północy, a potem się kończą. No chyba, że coś pomyślę. Może coś jeszcze pomyślę. Może niektóre promocje zostaną na jeszcze może jeden dzień, ale na pewno większość tych największych zniknie. Więc widzowie, wojanshop.pl, wbijajcie na wojanshop i korzystajcie z Black Weekendu. Okej, piszecie, że głośnik, poduszka, piszecie, że kubek albo głośnik, na pewno nie jest to kubek, już wam mówię. Bluza, plan lekcji, ciężko mi to nawet określić, co tam się znajduje. Dobra, sprawdźmy, bo aż się zastanawiam, nie? Aż się zastanawiam, co tam może być. Odpakuję to. No tak! Szapka Wojan Team, no tak! Widzicie, nie pomyślałem, a to jest czapka z daszkiem Wojan Team, która też jest na promocji, w promocyjnej cenie, więc wbijacie Wojan Shop. Okej, mamy pierwszą odgadniętą rzecz, sprawdzamy co dalej. Nie wierzę, jest czapka letnia i jest czapka zimowa, patrzcie, to jest czapka zimowa. Też w bardzo fajnej cenie promocyjnej, zwłaszcza w zestawie z szalikiem. Jest to chyba tańsze o 60 albo 70 zł. Zaraz wam pokażę te przecenki. Okej, i mamy jeszcze koszulkę. Zobacz, zgadłam, napisała Alicja. Alicja zgadła. Marcel, udało mu się też odgadnąć. Brawo dla was, patrzcie. Taka fajna koszuleczka ze wzorem Wojanowic. Tutaj i tutaj. Możecie sobie takie Wojanowice mieć na swojej koszulce. Ja teraz mam na przykład gamingową bluzę, która też jest nowa. I jest na przecenie, więc wbijajcie Wojan Shop i oczywiście do każdego zamówienia mamy jak zwykle zestaw gratisowy. A w środku zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem, które jest limitowane i dostępne tylko przez okres Black Weekendu. A następnie mamy cztery naklejki. Jedna taka Wojan Team, tutaj deskorolka
Wojanowice i Superman. Te wszystkie rzeczy są za darmo dorzucane do każdego zamówienia, więc jak składacie jakiekolwiek zamówienie, to macie pewność, że w środku są te rzeczy. Razem jeszcze z taką tajemniczą kartą, która na odwrocie... Oj, widzicie, na odwrocie ma taką tajemniczą informację. Nie mogę więcej pokazywać, bo ta informacja jest przeznaczona tylko dla osób, które dostaną paczkę z Wojan Shop. Więc tak tylko mówię, że tam jest dosyć ciekawa informacja. Okej, wracamy w takim razie. I już sprawdzamy, co się dzieje dalej. Okej, tutaj. Ej, co się... Halo! Halo, nie proszę mnie, nie. Ja nie mogę, zabudowali, zakopali, zabudowali. Czy ty se, Palion, robisz żarty z człowieka? Bo ja chyba se śnię, że to się to dzieje, co się wydarzyło. Dobra, powiem ci tak, zdenerwowałem się teraz bardzo i zrobię coś bardzo złego, uwaga. Dobra, miałem miękkie nogi przez sekundę, ale wiem, że to ty... Co to się stało? Palion, pożałujesz tego naprawdę. Co to za głos jest? Chodź, windę ci zrobię, chodź. Nic złego, nic złego, wróciłem. O, dzięki za windę. Okej, wracamy. Eee! Dobra! Teraz zrobię własną windę, zrobioną. Ej, właśnie, ty masz nazwę, trolujemy coś tam, a teraz my cię trolujemy. No i co, odgryzacie się, tak? Odgryzacie! No dobra, to co ja to teraz... Co, myślisz, że my nie umiemy trolować? Ale pamiętajcie, że ja to teraz rozumiem. Otwieram dwie skrzynie, więc... Pewnie okej, będę. Dobra, nie, teraz dwie skrzynki to racja. Pewnie będę. Sas. Okej, czekaj, która? Te? Sas. Tak, no, te, no. Pierwsza. Druga to jest. Druga. Dobra, biorę trzecią. Niesamowite. No to był za dźwięk. Jaki dźwięk? Co? Zakładanie taki... miecza, na pewno. To nie, to. Specjalnego to nie było. To był dźwięk, jakbyś miał. Mega. No co? Nic ciężki nie mam. Miecz. Nic nie mam, stary. Ja sobie po prostu tutaj chodzę, jest nic nie mam. Ja sobie dobra, nic nie ty mam. Stoi, to jest stoi. Ej, dobra, oskarżenia to zatrzymajmy na później, bo ja widzę, że tutaj ktoś już chyba chce wyeliminować niewinną osobę. Pamiętajcie. Widzę. Podejrzany! Niewinna osoba jest teraz goniona. Ej, mayday. Pomocy. Oj, Palion chyba coś tutaj kombinuje, dobra. Nie. Musimy trzymać się razem. No, no on biega za mną. Nie biegaj za mną! Bo jest podejrzany, więc się sprawdza, tak? Dobra, zobaczymy teraz pewną rzecz. Haha, na górę, szybciej. Czy to jest naprawdę zamurowane? Nie! Mam cię! Nie! Zostaw mnie, Palion. No nie, to jest ptychol jak nic, nie? No ale co, ty masz łuk w takim razie? Jak ty byś był, to byś mnie killnął już pewnie. A masz łuk? No nie gdzie mam wy jesteście? Nic. Ej, to kto ma łuk? Bo ja nie mam łuku. Ja też nie mam. Co? Ej, nie mam łuku. Nie, no żartujecie. Ej, ale mam Toyta w potrzasku. Czekaj. No ale to jesteś ty przecież, Palion i Toyt. Jak tu wejść? Nie, dobra, ktoś się bawi w kotka i myszkę. Ale ja naprawdę nic nie mam, dosłownie. Uciekaj! On na pewno coś ma! Dobra, wracam tutaj. Jedna kratka! Yes! Jest, teraz ja skaczę, uwaga! Dawaj, ptycho, twój pierwszy raz skok zwierzęca. Nie! Nie dał rady, co? Ej, czy to oznacza, że zginął gościu z mieczem? Nie, ja nie miałem miecza. Nikt nie miał, ja serio nie mam. Ja też nie mam nic. Ej, ja serio nie mam, ja nie mam. Strollowana była ta skrzynia. A może, stary, otworzyliśmy skrzynię, którą już opróżniliśmy? Jest taka szansa. Ej. A reszta są pełne w ogóle, skrzynki? Nie wiem, może zacznijmy od drugiej strony w takim razie, nie będzie problemów. Dobra, to teraz ty dwie. No ja, Lecimy. Dobra. Uwaga, co to będzie? Halo? I co? Znalazłeś coś fajnego? Nie powiem ci, czy coś znalazłem. No to ja w takim razie to otwieram. Ej, słyszałeś to? Co słyszałem? To? No to takie od Paliona. No on coś knuje. No on właśnie. Coś knuje. On jest podejrzany. Ja nie chcę nic mówić. Ej. No mnie denerwuje, że nie mogę wejść na mojego ukochanego beacona. Dobra, ja idę do Wojan Shopu, okej? Okay? Wojan Shop, macie mega promocję. Ja się tutaj czuję jak w domu i czuję się bezpiecznie, więc ja sobie tutaj zostaję. Ptychu. Czemu oni ze sobą gadają? Ptychu, daj mi maskę, ptychu. Czemu on chce maskę jakąś założyć? Daj mi maskę. No masz, no. A jakie masce oni mówią? Patrz to. Czekaj, co? Czekaj, czy to jest napad na Wojan Shop? Nie. Ja będę musiał się obronić. Dobra, ja się obronię, widzowie. Gotowy?
Jeszcze nie wiem jak, ale się obronię. Co jest? Słyszałem rozwalany blok. Halo? Dobra, patrz to, strzał! I strzał! Jest! Byłem! Byłem sas! Ja nie mogę! Obroniłem Wojansza! Serio, akurat ty byłeś tym mordercą? Naprawdę, naprawdę, ale się trafiło, nie? A lol! Ja nie mogę! Widzowie! Udało mi się obronić Wojan Team! Wojansza! Nie ma tutaj czegoś takiego! Nie ma włamywania! Let's go! Ale fajnie! No i co? No. Patrz, patrz. Ej, to kto był tym killerem? Właśnie, kto był? Co ty zajmujesz? Ty topiłeś mój brelok? Bull, to robi D&D. Ej, czekaj. O, masz mój brelok. Utopiłeś mojego breloka. Co to robi D&D? Dobra, idziemy grać. Za to, że utopiłeś mojego breloka, to ja teraz będę sas. Idziemy grać. Będę sas. Będę sas, zobaczysz. Będę Among Us. No teraz jadę, bo to jest zbyt wielka szansa. Wojan, spójrz zegarek. Ej, widzowie, zegarek to serio byłaby dobra rzecz na Wojanowicach. A taki na ścianę? Super. Dawajcie, otworzyłem to. Brawo, że uratowałeś Wojan Shop. Nice. Którą? Jeszcze raz? Tom i tam otworzyłem. Ja Tom. Pierwszą i drugą otworzyłem. To ja ostatnią. Ej, mogę, ja bym w tej masce chodził, jakoś tak fajnie. Dobra, to co, lecimy mnyś, okej. To możemy posiadać jakąś rzecz, niech podniesie rękę do góry. Ej, podniósł maskę do góry. Oj, oj, oj. Proszę pana, proszę się tu nie kręcić. Gdzie jest palion? Gdzie? A, tam jesteście. Jest, udało mi się tutaj w końcu dostać. Okej, na górę. Co to bierz? Jezus, się wystraszyłem paliona, nie? La 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 Super Mario! La 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 la. Ej, dużyć palion! Ej, co ty robisz? Ej! Tu! Miałeś miecz? Ej, chłopaki! Miałeś miecz? Czy nie? No nie! Nie, to przegrałem! Przegrałem. Ej, chłopaki, pomocy! Przegrałem w takim razie. Ja też, mnie zabiłeś, to Ptychu wygrał. Tak, to Ptychu wygrał. Miałeś miecz, Ptychu? A wiedziałeś, że miałem miecz? Miałeś miecz? No tak, no wiemy. No, ja myślałem, że palion i ja strzeliłem na niego, bo on szedł do mnie, otworzył dwie skrzynie, ja mówię, na pewno on, tak nie? Tak nie można. Ej, no dobra, ja teraz nie trafiłem, jestem słabiak. Och. Bambik. Czasem to trzeba nie trafić, widzowie, żeby potem mieć szczęście. Teraz kto? Teraz kto? Ja dwie otwieram, dobra. Dobra. Jedna. Dobra. Coś masz, coś miał, co druga. To było? Nie powiem, dobra, nie powiem. Którą otworzyłeś? Dolne, obie dolne. Ej, coś miał. Na pewno miał. Miał. Coś miał, czekaj. Miał, to robi rynek. Ej, serio, dobra, ja idę go sprawdzić. Nie idziemy sprawdzić, bo znowu dostaniesz strzała. No nie! Jesteś tym? Łucznikiem? Chodź się przekonać. No błagam, jak ty jesteś killerem. No błagam, jak... Szybko. Czekaj. No kurczaki, no wiedziałem, że tym razem on jest. To idź, wyrzuć łuk. Rzuciłem. A gdzie ty podłeś? Tu jesteś, tak? Tak. Gdzieś tu, gdzie czekaj. Jest, a tu unosi się na powierzchni. Masz, on cię goni! Uciekaj! Ale jestem chytry! Wygrał, no tym razem! Wygrał! No, udało mu się, widzowie! Bardzo dobrze, brawo! Ej, czekaj, słyszę! Kurier dzwoni mi do drzwi! Kurier! Czekajcie, widzowie, muszę iść odebrać. Zaraz wrócę. Chyba przyniósł coś ważnego. Uwaga, zaraz wrócę. Ciekawe, co teraz przyniesie, nie? Palił, zgadniesz w końcu? Może? Teraz co przyniesie? No. Muszę zobaczyć po paczce. No ale nie, bez paczki, po prostu, zgadnij co możesz. Nie, no to... Tam jest chyba z 80... Okej. Widzowie, mam paczkę z Wojan Shop. Chodźmy ją sprawdzić teraz, uwaga. Zmieniam, czekaj. O, zmieniam. Let's go, dobra, witam. Dobra. Dzień dobry, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Zebraliśmy się tutaj, żeby otworzyć tą piękną paczkę z Wojan Shop, ale zgaduję, najpierw... Zgaduję. Właśnie. Musimy odgadnąć, co znajduje się w środku. Uwaga, paczka wygląda w ten sposób. Już wam powiem, że w środku jest na pewno koperta, to wam podpowiem, ale tutaj co to jest? Patrz, podotykam. Co to jest? Koperta. Ja już wiem, co tam jest. Okej. Ja już wiem, co tu jest, dobra, obstawiajcie! To jest kartonik. Nie wiem, czekaj. ciężko będzie, wątpię, czy... Zgadną ludzie. Nie puzzle. Na pewno nie puzzle.
Okej, okay, coś innego. To jest na puzzle. Tak, za małe, no. Okej, okay. Kurierzy nie wyrobią, no tutaj czapka już... Czapka z daszkiem. Czapka z daszkiem? Nie wiem, nie wiem. A ja już wiem, dobra, ja już wiem co to jest. Już poczułem obie rzeczy, już wiem co tam jest. Musicie odgadnąć, okay. Widzowie. Bluza i bluzka i bluza? Nie, nie, raczej nie. W sensie wydaje mi się, że nie, bo ja to strzelam też, okej? Okay? Ja też strzelam. Poduszka? Nie, nie. Dobra, Palion, znasz odpowiedź? Czekaj, ale ja nie wiem, serio, bo tam jest jakiś kwadrat, no... Jest koperta. Jest koperta. Pewnie w kopercie są jakieś... To nie jest żadna koszulka ani bluza, bo jest tak... Czekaj, co czekaj, jest? Daj mi... Analizuję, bo ja muszę coś wygrać w końcu, czekaj. No, musisz coś wygrać. Dobra, podpowiedź, są dwie rzeczy. Tak, no to wiem. Okej, okay, czyli jest to jakiś... Backpack, plecak! Nie, za małe. Nie, za małe. Ale dobra, jeszcze raz, dam ci szansę. Uwaga, co czekaj, tam jest? Czekaj. Śniadaniówka? No, niektórzy już tutaj odgadują na czacie, niektórzy odgadują. Czekaj, ja nie mogę! Zestaw śniadaniówka bidon, nie wiem. Sprawdzamy. Zostaw śniadaniówka bidon. Balion, jak... Ja nie mogę, jakbyś nie trafił, ale dobra, to było ciężkie. A coś nie trafiłem? Ach, czekaj. Dobrze zabezpieczone, widzowie. Tak jak każda paczka, która do was wychodzi. O, tak, Paliano! Nice. Zestaw śniadaniowy, tak! Mój ulubiony bidon! Tak, no. Ten bidon! Niezwykły bidon, widzowie! W środku jest, patrzcie! Niezwykły! O, mamy! Bidon. Ale piękny bidonik! Zobaczcie, może nie będę go tutaj wyciągał, bo mam już odpakowanego. Więc czekajcie, bo wam go pokażę. I mam też śniadaniówkę, bo tutaj w drugim jest śniadaniówka. O! W drugiej rzeczy jest ładnie zwinięta śniadaniówka. Więc te dwie rzeczy już widzicie. Są tutaj. Bidon plus śniadaniówka. Ten zestaw śniadaniowy jest dostępny w mega promocyjnej cenie. Naprawdę dobra cena jest to, która znika na koniec Black Weekendu i długo nie wróci. I prawdopodobnie w ogóle te rzeczy już wtedy nie będą dostępne, jak wrócą przeceny za rok, ponieważ kolejne przeceny Black Weekendowe są dopiero za 365 dni, więc korzystajcie z nich póki są, a zostały tylko... W sumie tak naprawdę jeden dzień został. Bo jakby no dzisiaj już się ten dzień kończy, co nie? Więc już nie dwa dni, a tak naprawdę jeden dzień. Więc Palion, brawo. Zestaw śniadaniowy zgadłeś. W końcu! Szarzesz, nie mogę. Ale jest ta koperta, która mnie zastanawia, co ma w środku. Więc teraz może druga szansa dla widzów, którzy nie odgadli. Co znajduje się w tej kopercie? No właśnie, co tam będzie? Zgadłam. O, Rysiek zgadł na przykład też, tutaj widzę. Może bryloki jakieś? Może bryloki. Bryloki. Jest jakiś strzał. Tycha. Albo nubka. Brelok tycha albo nubka, a wy jak strzelacie? Dobra, brelok, zeszyt. I niebieska opaska na rękę. Dobra, a tutaj widzowie strzelają, że zeszyt, naklejki, plan lekcji. Dobra, otwieramy, patrzcie, otwieranie tej koperty też jest satysfakcjonujące, uwaga. I koniec, dobra. I teraz wielkie... Wyzwanie. O, zeszyt! Widzowie odgadli i nawet... Zeszyt! Dwa zeszyty, patrzcie, dwa zeszyty, nie wierzę! I tu to są Wojanowice, a to jest ognisko. Oj, ten zeszyt, widzowie, jest na mocnej promocji. Jakby ten zeszyt chyba z 13 zł został przeceniony na 2 zł? Albo na... Co? 3? Tak, z 13 zł. Z pieskiem? To jest tak, ten z pieskiem, no, Wojan. Co ty gadasz? Naprawdę, niektórzy nie wiedzą, jakie są promocje na sklepie. Naprawdę, w sensie, widzowie nie zdają sobie sprawy, że za są dwa tak złote mocne. Wyprodukowanie tego zeszytu kosztuje więcej tak, znacznie. Tak, naprawdę. Widzowie to dokłada ze swoich, po prostu to za darmo daje. Po prostu ten zeszyt jest już bardzo długo na sklepie, no i chcemy go wyprzedać. No, od tego jest Black Weekend, żeby wyprzedać rzeczy, które już chcemy zmienić w kolejnej kolekcji, więc ja na tym zeszycie... Tracę tak naprawdę na każdym zamówieniu. Ej, waszym. 2 złote to można pod automatem w szkole znaleźć. No naprawdę. Ten zeszyt jest tak tani, że ja na każdym waszym zamówieniu teoretycznie tracę, bo wyprodukowanie go było droższe niż 2 złote. Jak ale, to smutno brzmi. Ale jest już 3 lata chyba na sklepie, więc ja już mówię, dobra, weźmy je, wyprzedajmy, bo ja już chcę inne, co nie? Więc dobra, pokażę wam zresztą, widzowie, że on naprawdę jest
Za 2 złote. Może 3, bo nie mam pewności. Właśnie, uwaga, sprawdzamy teraz. Zresztą 2 złote. Weryfikacja informacji. Brelk Ptysia w ogóle jest, niektórzy o tym nie wiedzą, więc zapraszam do sklepu. Tutaj mamy zestaw śniadaniowy, który odpakowaliśmy i on też jest w super promocyjnej cenie, bo patrzcie. Mamy ze 140 na 100, czyli 40 zł macie w kieszeni. Idziemy dalej. Mamy, gdzie jest ten zeszyt, który... O, patrz, jest on! Zeszyt XXL, 64 kratki aż. Z 13 zł za 2 zł. I ta... Jeszcze ten wielki zeszyt? To jest ten wielki, tak. Ja nie mogę! Bo stary, muszą się w końcu wyprzedać, po prostu chcemy. Jeszcze ten większy nie wytrzymał, serio. No, naprawdę. I tak samo jest, patrz, nawet z Wojanowicami jest zeszyt 64 kratki za 3 zł. Nie za 2, ale za 3, no jakby serio, ej. To jest nawet więcej niż, ej, dobra. Przepraszam widzowie, powiedziałem, że przeceny do minus 70%, ale to wychodzi, że to jest więcej. Więcej? To jest więcej. 80? 90? Jakieś 80% taniej, widzowie, o co tu chodzi? Naprawdę. Ja nigdy nie widziałem takiej przeceny nigdzie. Naprawdę, więc widzowie, jak widzicie, da się włapać mega okazję. I zapraszam na Wojan Shop do sklepu. Są tutaj też inne rzeczy. Jest na przykład, patrzcie, plan lekcji, który też jest w mega promocyjnej cenie. Takie drobiazgi są też naprawdę dobrymi rzeczami. Jeżeli, no wiecie, nie chcecie dużo wydać, ale coś chcecie mieć z Wojan Shop, no to proszę, macie plan lekcji za złoty 50. Jakby, no ej, mordeczko. To jest, no co, za złotówkę, nie? Około złoty 50. Tutaj mamy inne rzeczy, no naklejki też są mega fajnie przecenione. Wszystkie rzeczy są przecenione. Od tych większych, od bluz, od zestawów zimowych, kubków, po takie nawet małe drobiazgi jak zeszyty i inne rzeczy. Więc ja was z tym chcę zostawić na tym live'ie i chciałbym wam powiedzieć, no po prostu, że warto wbić na Wojan Shop i zrobić te zakupy w Black Weekend, bo takich promocji naprawdę jeszcze nie było. No jakby... No. Obliczyłem przed chwilą Toyt i to jest 85% przeceny. O, ja się kręcę, dobra, ej, widzowie, sorry, ale niżej tego się nie da przecenić. Masakra. Minus 85% jest na tą rzecz. O, ja nie mogę, a ja mówię, że jest do minus 70. No cóż, no, już tak zacząłem mówić, to będę mówił, ale ta jedna rzecz jest aż o minus 85%. No, ej, serio, mordeczko, możesz kupić chyba nawet, czekaj, ile, 5-6 zeszytów w cenie jednego? No, coś w tym stylu. Cześć zeszytów. Więc serdecznie wam polecam, jak szukacie tanich zeszytów, zapraszam. Ta kolekcja już chce się po prostu wyprzedać na Wojan Shop, więc jest to okazja do niedzieli lub do wyczerpania zapasów, a tak się może właśnie stać, że te rzeczy znikną, te zeszyty, które są tak mocno przecenione. I potem te przeceny już nie wrócą. No, więc Black Weekend jest to też po prostu okazja dla mnie, bo się pewnie też zastanawiacie, dlaczego niektóre produkty tak tanio wystawiam, na niektórych nawet po prostu tracę, bo one są już za długo niektóre i chcę je wyprzedać, aby zamówić nowe, żeby było odświeżenie na stronie, co nie? A po co mają się marnować? Wolę je dać na przecenę po prostu i żebyście wy je też mieli taniej, co nie? Więc zapraszam wojanshop.pl, wbijajcie i korzystajcie z tych przecen, bo jak widzicie, tutaj zobaczyliśmy, że potrafią być niewiarygodnie duże i to tylko są do niedzieli, więc no, wbijajcie, dzięki wielkie, tutaj Ptycho i Palion za obecność i... Cześć. Apatki. Cześć.